Witam Was. Jak zwykle początek miesiąca, także teraz widzicie wszystkich, którzy wspierają tutaj nas na YouTube przez guzik wsparcie, który jest obok subskrypcji. Także wszystkim Wam serdecznie dziękujemy za wsparcie, że nas wspieracie, naszą pracę i wszystko. Oraz jak zwykle dziękujemy również wszystkim, którzy wspierają nas też przez i konto bankowe. Także serdecznie Wam wszystkim dzięki i zapraszam Was na dzisiejszy filmik. Witam Was. Dzisiaj niedziela, czyli znowu mamy Q&A, jak zawsze, czyli odpowiadam po prostu na Wasze pytania. Myślałem, że nie będzie, ale jednak nazbierało się troszeczkę tych pytań w tym tygodniu, tak więc po prostu lecimy, zaczynamy. Może zaczniemy od tego jeszcze, bo tam jeszcze były jakieś parę pytań do tej maty, pomimo że było już osobno, ale jeszcze były takie pytanie jak, czy maty można prasować? Tutaj odpowiedź brzmi tak. Musieliśmy się dopytać. Na ile czasu starcza mata? Kiedy trzeba wymienić ją na nową? Po 30 praniach. Wtedy już jej moc będzie spadać i to bardzo gwałtownie. Czy można zabezpieczyć matą łóżeczka dzieci? Tak, jak najbardziej. To nawet jest bardzo wskazane, żeby takie coś robić, ponieważ, tak jak mówiłem, dzieci mają cienką czaszkę i tu po prostu to promieniowanie bardzo szybko przechodzi i bardzo gwałtownie przechodzi, dużo gwałtowniej niż u nas dorosłych, ponieważ mamy grubsze czaszki i tutaj jednak czaszka troszeczkę blokuje. U dzieci to niestety, ale jest tragiczne w konsekwencjach takie promieniowanie. Dobrze. Moc w rękach była zawsze, czy pojawiło się to po jedzeniu? To było pytanie do żony w sumie, ale ona akurat teraz jest na zewnątrz, jak zwykle. Nie chcę jej stresować, także robię to sam. Pytałem, mówiła, że to już miała od zawsze to tutaj, także to nie zauważyła jakiejś zmiany, żeby się to po jedzeniu coś poprawiło czy zmniejszyło. Po prostu odkąd pamięta, już coś w tych rękach zawsze miała i zawsze czuła to już. Także to tutaj jest chyba niezależne. Wydaje mi się bardziej, że to jest coś w stylu, można powiedzieć, daru. I tutaj jeszcze właśnie ktoś mówił, to promieniowanie. Po co ci ta mata, skoro ona ci tak w łóżku promieniuje, czy moja ręka promieniuje? To jest inne promieniowanie, ponieważ mamy promieniowanie naturalne oraz mamy promieniowanie, które jest wywołane sztucznie, przez sztuczny prąd i tak dalej. To są inne fale, inne tego, pomimo że ten miernik to łapie wszystko. I mamy jeszcze oczywiście, można powiedzieć, tak zwany dar wtedy. To jest coś jeszcze całkiem coś innego, bo tam już przechodzi całkiem inna energia, to już całkiem inaczej działa. Kości dla psa. Jakie? Najlepsze wołowe. Starać się unikać ptaków, czyli kości ptaków. Nie są idealne dla psów. Także tutaj raczej wolałbym się powstrzymać od tego i tego nie. Kot prędzej zje kości od ptaków czy z ryby niż pies, ponieważ u psa to może ugrzęznąć. Czasami różne dziwne historie bywają z tymi kościami. Ja wiem, że te psy to zjedzą, wszystko ten tego, ale jednak byłbym tutaj ostrożny i ograniczyłbym się najlepiej do wołowych. Wieprzowe też by jeszcze były, ale jak wiem, że wieprzowina ma dużo omega-6, to ja wolę jednak te wołowe też dać psowi i takie też kupuję. Po prostu kości wołowe w takim worku można kupić już gotowe, przygotowane. Chyba nawet piszę, że kości dla psa to są w takim jednym markecie. Idzie to kupić i bez problemu wcinają, mają zabawy z tym, że ohoho. Zwierzęta, czy wszystkie masz je ze schroniska? Nie wszystkie, nie są wszystkie ze schroniska. Część tak, część nie. Część mamy takich zebranych, można powiedzieć, że ktoś ich się chciał już pozbyć. Na przykład tam kota chciał gdzieś, no ja nie będę mówił, co z nim zrobić, no ale w każdym razie myśmy go wzięli. Mamy też i kota, którego zamieniłem za blender. Po prostu miałem kiedyś blender niepotrzebny, stał
Miałem więcej ich i dałem ogłoszenie, zamienię kota za blender. Zgłosiła się pewna osoba, która akurat bardzo potrzebowała blendera i dała mi po prostu za to kota. To jest właśnie ten kot biały, taki ten czarny, czajkowski tak zwany, ten z tym autyzmem. W sumie jeden z takich bardzo przyjaznych kotów. Chociaż mu ten autyzm zniknął troszkę, na szczęście. Także taka ciekawa historia z nim była, ale mamy też i zwierzęta, na przykład, które po prostu odkupiliśmy od właścicieli. Czy DMSO trzeba zmywać? Ja nic nie zmywam z tego. No wiadomo, jak się kiedyś pójdziemy umyć, no to się zmyje samo, ale jak nałożę z rana, no to do wieczora mogę z tym normalnie chodzić. Tutaj nic z tego nie zmywam. Jakie jest Twoje zdanie na temat gotowania kaszy dla psa? Z tym tematem, to jest temat, powiem Wam, taki troszeczkę śliski z tą kaszą, ponieważ ja sam jej strasznie unikam, ponieważ bardzo ciężko jest mi znaleźć dobrą kaszę, taką, żeby nie było w niej glifosatu i tak dalej. A jak wiemy, to jest na lewo i na prawo opylane tym wszystko. Czego ja nie chcę zjeść, to też nie za bardzo chciałbym to podać psu, żeby to zjadł. Więc ja bym z tą kaszą jednak troszeczkę uważał, bo ona w niektórych wypadkach może być nawet gorsza, chyba nawet niż ta pszenica. Także miejcie to na uwadze, patrzcie za dobrym źródłem, jeżeli znajdziecie dobre źródło. Najlepiej to mieć takiego rolnika, który ma koło Was pole i którego możecie obserwować 24 godziny na dobę, żeby tam nie wjechał traktorem i niczego nie opryskał krótko przed skoszeniem. Tak zwana desykacja się to nazywa fachowo, czego oczywiście nie powinno mieć miejsca, ale to się dzieje. Sztuczna witamina C. Czy działa, czy szkodzi? To jest dobre pytanie. Ja zawsze robię tak, bo ja też używam sztucznej witaminy C, chociaż też nie zawsze, ale używam. Jak już ją używam, to zawsze do tego stosuję albo jakiś sok owocowy, który wycisnę, albo po prostu zjem jakiś owoc. Czyli jak biorę 1 gram czy 2 gramy witaminy C, to od razu albo popiję to sokiem, albo od razu wmieszam najlepiej do soku, albo po prostu zjem jakieś jabłko na przykład po tym, czy coś innego. Chodzi tutaj o to, żeby to po prostu uzupełnić, ponieważ to jest jak gdyby taka luźna molekuła, tylko jedna część tej witaminy C w tym, ta sztuczna, która jest. A w całej reszcie mamy ten kompleks w owocu. Ja to wtedy po prostu łączę razem i to się fajnie uzupełnia. I wydaje mi się, że tak to działa najlepiej. Nabiał. Jeść dla wapnia, czy nie jeść go dla wapnia? Ponieważ wszędzie straszą osteoporozą. No akurat z nabiałem to jest taki problem, że z niego to przeważnie się tworzy właśnie ta osteoporoza, ponieważ tam jest zaburzona ilość wapnia co do fosforu. I tutaj, żeby to wapno przyswoić, z tego trzeba by było całkiem inaczej, mniej fosforu mieć. Ale że tam jest znowu tak duża ilość fosforu w tym, przez to my musimy jeszcze oddać częściowo nasz wapń, który jest w kościach, w zębach na przykład, żeby ten fosfor usunąć z organizmu. Czyli jesteśmy na minusie, używając nabiału, jeżeli chodzi o wapń. Naturalnych takich, na przykład sezam, bardzo bogaty wapń jest rzeczy. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. Czy umie hipnotyzować? Nie umie hipnotyzować. Nie uczyłem się tego, chociaż ponoć jest to bardzo proste, ale jeszcze do tego nie doszłem. Może kiedyś, jak znajdę chwilę czasu, to się w tym wyszkolę dokładniej. Panele słoneczne. Czy wystarcza prądu ze słońca? Tak, no właśnie, to pytanie wziąłem, ponieważ mieliśmy kiedyś te panele słoneczne, ale jak wiecie, my z tego zrezygnowaliśmy. Po tym, jak mało nam się chata nie spaliła po tym. I to nie był jedyny taki właśnie przykład, który tu miał miejsce, ponieważ tam do tego dochodzi taka przetwornica, która jest potrzebna. I te przetwornice są strasznie awaryjne z tego, co żeśmy się dowiedzieli. Później też i po czasie też pewna jedna taka firma, która się tym zajmuje, przyznała nam też, można powiedzieć, na maila rację,
że te przetwornice jednak są bardzo awaryjne. No i mieliśmy to parę lat i w parę lat spaliły się trzy przetwornice, co absolutnie w tym momencie, no praktycznie nawet by się nie zwrócił koszt tego wyprodukowanego prądu, co te przetwornice kosztowały. Pierwsza się spaliła, druga zgasła z niewiadomej przyczyny, po prostu się wyłączyła i jak ta pierwsza się już przepaliła, to już wtedy było takie ryzyko, że mogło się dom zapalić, bo to było wszystko ukopcone, to się tam stopiło w środku całe. I na samym końcu trzecia, no to po prostu też się zepsuła i przeładowała mi całkowicie akumulatory, przez co akumulatory o mało nie wybuchły. To tam mieliście nagrany taki filmik, one były jak banie wyglądały, całe spuchnięte, aż się w nich gotowało. W całym domu śmierdziało siarką totalnie. Także bardzo niebezpieczna sytuacja, ponieważ niektóre te akumulatory się nawet razem skleiły już. Także no, było wtedy troszkę stresu, żeby to na szybko wynieść z domu. No ale cóż, stało się, no trudno, nic na to nie poradzimy. A ile z tego prądu, czy wystarczy, to zależy ile paneli założymy. I najlepsze to chyba były te instalacje OnGrid, które teraz są, tylko one bezpośrednio wysyłają prąd i znowu się go później odkupuje. Ja miałem off-grid, czyli w akumulatory szło po prostu i mi ładowało i zbierało prąd na to. Na noc na przykład, czy na później. No ale patrząc po ostatnich momentach użytkowania tego, tego prądu było coraz mniej. No a jak widzimy, jakie mamy znowu lato, najpierw straszyli susza, susza, susza. No nie, może w innych regionach Polski jest inaczej. W każdym razie u mnie dzień w dzień leje cały czas, się powoli bagno zaczyna robić na dworze i staje się to nudne, bo nie można nawet wyjść za bardzo coś porobić na dworze, bo od razu zaraz zaczyna padać. Chwila jest sucho i zaraz znowu pada. I tego słońca jest jak na lekarstwo, można powiedzieć. Także no, ciężko, ciężko z tym prądem. Także to wszystko zależy od ilości paneli, jaką założymy. Trzeba po prostu z dużym zapasem założyć. Przeliczyć mniej więcej, ile urządzeń mamy, ile to by zużywało. Jakbyśmy je nawet wszystkie razem włączyli. I mniej więcej taką ilość paneli założyć sobie wtedy z jakimś ewentualnie małym zapasem jeszcze. Czyli jak mamy z 5000, to bym wtedy założył 6, 7 ewentualnie w panelach, żeby to tak mieć, ponieważ one 100% rzadko kiedy uzyskują. Zawsze jest jakaś mała strata z tym. Co z olejem ekorafinerowanym? Ja jeszcze nie spotkałem, ale wiem, że takie cuda mogą być. No, ja akurat się trzymam z daleka od olejów rafinerowanych, ponieważ używałem ich kiedyś, ale zauważyłem, że one jednak mi bardzo szkodziły na moim zdrowiu, ponieważ moje zdrowie się pogarszało po stosowaniu tych olei. Dlatego ja sobie odpuściłem. Później się troszeczkę zainteresowałem, jak to jest wytwarzane, jak to jest robione, przetwarzane wszystko. I no, lepiej ja wolę się trzymać z daleka od tego. A tymi olejami faszerują nas na wszystkich stronach. Popatrzcie teraz na składy różnych produktów. Praktycznie jest wszędzie olej rzepakowy. Ale też nigdzie nie pisze, czy on jest rafinerowany w tym momencie. I tu jest problem bardzo duży, bo prawdopodobnie będzie rafinerowany. Tylko to już nie jest napisane. A zresztą nawet jakby nie był rafinerowany, to też wcale nie jest lepiej ze względu na to, że on jest w większości GMO i też jest właśnie bardzo często pełny glifosatu, ponieważ jest to też opryskiwane ile się da na siłę po prostu to, jeżeli chodzi o rzepak. Także niestety tak to wygląda. Ja miałem do końca, nie miałem kiedyś zlikwidować mojej łuszczycy, aż w pewnym momencie nagle ona znikła. Aż wyeliminowałem jedną rzecz, którą zawsze jadłem, to był majonez. A majonez był robiony na oleju rzepakowym. Właśnie. A ja już wtedy wszystko wyeliminowałem. Mówię, coś jest nie tak. Czemu to jeszcze dalej nie chce zniknąć? Wywaliłem to i nagle znikło. Był olej rzepakowy po prostu. No. TCM czy Ayurveda? Czy używamy? Czy ma to sens w naszym klimacie? Pewnie, że używamy, jak najbardziej używamy. Oczywiście nie wszystko, bo wszystko się nie da z tego połączyć. Z pewnymi rzeczami też do końca się całkowicie też nie zgodzę. No ale niektóre rzeczy naprawdę bardzo fajnie działają. Na zatoki na przykład dużo mi pomogło TCM.
jeżeli chodzi o to wszystko z Ajurwedy. Też są bardzo ciekawe różne zastosowania, które można bardzo szybko tutaj przyjąć. Tylko to jest indywidualna kwestia, ponieważ też każdy nas jest inny. Jeżeli chodzi też o te kwestie żywieniowe według tych rzeczy, to też trzeba popatrzeć, co dla kogo będzie optymalne. Nie można tego przyjąć jako sztywną zasadę, bo może akurat komuś to nie spasować i różnie to bywa. Także zdrowy, trzeźwy rozsądek zachować i po prostu myśleć, jak to wszystko działa i czy nam to pasuje, czy nie. Skąd wiem, że znaliśmy się w innych życiach, wcieleniach? Skąd wiem? Bo to pamiętam. To jest ten... Znaczy, no to może zabrzmieć dziwnie dla niektórych. Pamiętam. No akurat pamiętam. I też bardzo często właśnie się wszyscy czepiają o ten krzyż. Ten krzyż to ja go dostałem w prezencie od bardzo bliskiej osoby, dlatego go po prostu noszę. Ale on też ma swoje znaczenie, tylko ja go nie noszę dla znaczenia, a to znaczenie ma związek z jednym takim wcieleniem moim, w którym właśnie byłem w starożytnym Egipcie. I miałem do czynienia z tymi znakami, tylko powiem tyle, że jego znaczenie jest strasznie zniszczone, sprofanowane, jeżeli chodzi o to, co tak ludzie mi tutaj wypisują i co czytam. To naprawdę łapię się czasami za głowę i mówię, Boże Święty, kto wam to wpoił do głowy, że to oznacza, bo ręce opadają w tym momencie. Jeżeli wiem, jakie było jego zastosowanie wtedy, a jakie jest dzisiaj, no to szkoda gadać. Co myślisz o dzieciach indygo? Co myślę o nich? Bardzo dobrze, one są nam bardzo tutaj potrzebne. Im więcej, tym lepiej. Tak samo jak i dzieci kryształowe, które zaraz po nich przychodziły. To jest temat w sobie. Dużo, dużo jest takich dzieci indygo. I one właśnie to są te dzieci, które się nie godzą na to, co teraz jest. To są właśnie ci tak zwani buntownicy i tak dalej. Po nich to widać, ponieważ oni nie akceptują zasad i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wiem to po sobie. Czy do witaminy D3 ze skóry potrzeba też K2 MK7? Ogólnie powinniśmy mieć K2, MK7 też i z pożywienia, ale kto z nas dzisiaj codziennie będzie wcinać kiszonki ręka do góry? Wtedy może byśmy to zaspokoili, to, ale jeżeli tego nie ma, czy nie ma też i fermentowanej soi, czy nie ma natto i tak dalej, to jednak warto też te K2 włączyć do tego, bo te osady w tych żyłkach mogą się szybko porobić. Czy używaliśmy antykoncepcji? Nie, nie używaliśmy antykoncepcji nigdy. Pamięć wody. Co na ten temat myślisz? No to jest temat bardzo, bardzo szeroki. Jak najbardziej działa to wszystko. To nawet było tam gdzieś poudowadniane w różnych badaniach. Masaru Emoto bodajże to tam też po wszystko udowodnił to, ale ja to sam widzę po sobie, że to po prostu działa. Bo woda po takiej kłótni na przykład, jak się próbowało, gdzieś ktoś się pokłócił, się takie wody próbowało, to ona nie smakowała. Ona miała całkiem inny taki smak, że to nie było to. Przynajmniej ja to wyczułem. Może ktoś normalny może by tego nie wyczuł. No ja to po prostu wyczułem, że coś jest nie tak z tą wodą. Medycyna germańska. Temat jest bardzo szeroki też, jeżeli chodzi o to. Nie mogę powiedzieć, że jestem w tym specjalistą, ale takich parę przypadków znam, jeżeli chodzi o to, co przy tym się może dziać. I ma to często jednak też miejsce tutaj, wytłumaczenie tego, ponieważ już mi się w paru sytuacjach to zgrało, że ktoś mówi, a mam to i to i to, a ja mówię, a miałeś to, to, to? O, miałem. Nagle takie olśnienie, nie? Tak zwana rybka, jak to się mówi. Także to jest akurat temat dość ciekawy i warty zgłębienia. Tylko to jest troszeczkę nauki, jeżeli chodzi o to, to nie jest takie proste. Czerwona nitka chroni przed złem.
w sumie. I to tyle, jeżeli chodzi o to wszystko. Bo tutaj znowu jest teorii taka masa spisanych, że znowu ręce opadają, tak samo jak i przy tym krzyżu, czy o moim pierścionku ślubnym, który mamy obydwoje. Tutaj też takie teorie już, co ja już się teorii naczytałem, o tym to już mi uszy zwiędły dosłownie. Także po prostu chroni przed złem i nosi się na lewej ręce, ponieważ lewą ręką ciągniemy emocje. I ona blokuje, żeby te złe emocje na nas nie przechodziły i to w sumie tyle. Jeżeli chodzi o to. Czy banan śluzuje mocniej, gdy jest już tej, gdy, oh sorry. Czy banan śluzuje mocniej, gdy już jesteśmy chorzy? Tutaj źle widzę, bo mi ten cały czas ten flash po oczach wali. Później gwiazdki same widzę na kartce. Tak, jak najbardziej. Jeżeli jesteśmy chorzy, to przeważnie mamy w sobie jakieś drobne ustroje, różnego rodzaju takie małe zwierzątka, które się tam odżywiają, one się namnażają i się potęguje to wszystko, jest ich coraz więcej. Jeżeli przyjmujemy teraz pokarm śluzujący, do którego banan akurat należy, to niestety, ale dostarczamy im jedzenia i one się będą mnożyć wtedy. No i będzie prawdopodobnie pogorszenie objawów całkowitych wtedy. Na to trzeba zwrócić uwagę. Dlaczego nie zawsze robimy razem filmy? No właśnie. Ponieważ czasami żona ma coś innego do roboty, tak jak akurat teraz, i po prostu nie chcę jej tutaj zmuszać. Ona po prostu robi to, co chce. I ja też robię to, co chcę. Ochrona domu przed duchami. Temat bardzo złożony, ponieważ są różne. Są słabe, są mocne. Nie na każdego wszystko zadziała, ale takich najlepszych wydaje mi się na sam początek to jest typu amulet talizman, coś w tym stylu, ale najlepiej własnoręcznie wykonany. Runy niektóre mogą tutaj być pomocne przy tym wszystkim. Regularne oczyszczanie domu, na przykład okadzanie białą szałwią i tak dalej. Czasami pomaga też pozbyć się złych rzeczy, takich spalanie białych świec w kątach pokoi, szczególnie gdzie są ciemne kąty, w każdym kącie wypalić do samego zera i tak dalej, i tak dalej. To są całe procedury takie skomplikowane, które się wtedy przeprowadza, także na takiej zasadzie mniej więcej to działa, ale tak jak mówię, tu są różne byty, które mogą przyjść i nie zawsze to wszystko może zadziałać, ponieważ niektóre są uparte, jak to się mówi. Dobra, także przerobiliśmy znowu wszystkie pytania, jakie były. Także mamy na razie spokój. Zobaczymy, czy na przyszły tydzień się coś znowu nazbiera, czy się nic nie nazbiera. Się okaże. Także tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Miłej niedzieli. Trzymajcie się. Hej.